Szczepanie, podobno inspiracja do króla przyszła do ciebie podczas pisania morfiny. Co tam takiego znalazłeś, że pomyślałeś, o, to fajnie odłożyć na bok i później rozwinąć w kolejną opowieść? W przypadku pisania morfiny, kiedy się przygotowywałem, pisząc morfinę, natknąłem się na postać taty Tasiemki, czyli PPS-owca i gangstera, który trząsł przed wojenną dzielnicą północną, to znaczy Wolą, i ściągał haracze na Kercelaku. Był tam też w głębokim konflikcie ze Związkiem Zawodowym Żydowskich Tragarzy i tak dalej. I jakoś z tej postaci wyewoluował następnie Kum Kaplica, a następnie pojawił mi się jakoś Jakub Szapiro, który jest troszkę wzorowany na takim przedwojennym bokserze Szapsio Rotholcu, którego z Jakubem Szapiro łączy to, że Szapsio Rotholc również skończył w Jüdische Ordnungsdienst w getcie, czyli w żydowskiej policji w getcie, podobnie jak Szapiro, no ale nie był ani bokserem wagi ciężkiej, ponieważ był niewielki. Chyba walczył w kogucie albo w lekkiej, nie pamiętam już. No i nie był bandytą. A mój Szapiro owszem jest. A co się stało, że, bo wyszperałem, że w ogóle książka Król wcześniej miała nazywać się Kum Kaplica, jeśli dobrze zrozumiałem, więc zastanawiam się, co się stało, że Kum przegrał walkę z Szapiro? No, nie przegrał walki z Shapiro, ale początkowo rzeczywiście przy jakichś pierwszych planach tej powieści, jakichś pierwszych konspektach, Kum Kaplica był postacią pierwszoplanową, a dopiero później zauważyłem, że ten żydowski bokser wydaje mi się jakoś atrakcyjniejszy fabularnie i stąd ciężar powieści przeniósł się na niego. I w którymś momencie przyszedł mi do głowy tytuł Król, który uznałem za o wiele lepszy niż tytuł Kum Kaplica, no i tak już zostało. Jeśli pozwolisz, jeszcze cofnę się na chwilkę do morfiny, bo też w jednym z swoich wywiadów wyczytałem, że morfina skutecznie zniechęciła cię do przemysłu filmowego, do tego właśnie, żeby ekranizować. Więc co się stało, że przy Królu zostałeś przekonany, że jednak warto znowu do tego tematu usiąść? No, rzeczywiście przy morfinie było wiele, wiele perypetii, które mogły zniechęcić, a przy Królu przekonało mnie przede wszystkim to, że to się udało. No, no ale jak się zgadzałeś, to nie wiedziałeś, że się uda. To nie jest tak, że chyba, że masz jakieś szkiełko. Zapłacono mi dużo pieniędzy za prawa filmowe. To dlatego. To jest najłatwiejszy sposób, żeby mnie do czegoś przekonać. A myślałem, że dlatego, że zgodzą się także, że pełna władza zostaje w twoich rękach i że miałeś nie, dużo no do powiedzenia podczas realizacji. Tak nigdy nie jest, że pełna władza może zostać w rękach autora ekranizowanej książki, ponieważ projekt, znaczy 8-godzinny tak naprawdę film fabularny, bo tym w istocie jest Król, który był, nie tylko był filmowany w kinowym formacie, ale też przy zastosowaniu kinowych środków wyrazu, a przede wszystkim plan był też ułożony w kinowym, nie zaś w telewizyjnym tempie, w harmonogramie. To przy tak ogromnym projekcie, w który jest zaangażowanych kilkuset ludzi, no to nie sposób sobie wyobrazić, aby o wszystkim miał decydować autor książki, prawda? Tutaj ja jestem tylko współautorem tego serialu. Natomiast rzeczywiście miałem poczucie jakiejś kreatywnego wpływu i do jakiegoś stopnia jakiejś kreatywnej kontroli nad tym projektem w zakresie tego, w zakresie moich kompetencji oczywiście, no bo w żadnym stopniu nie wtrącałem się do spraw, na których się nie znam, więc za reżyserię odpowiada w 100% Janek Matuszyński, któremu ale ja przecież przy castingu miałeś coś do nie, powiedzenia, czy nie, wszystko bo, klepnąłeś jak nie, leci? Nie, ja tutaj akurat nawet niczego nie klepałem, bo uznałem, że casting nie należy do moich kompetencji, właśnie to nie ja będę pracował z aktorami, lecz reżyser i jakieś moje wizje czy wyobrażenia na temat tego, jak kto powinien wyglądać, to nie mają jakiegoś specjalnego tutaj znaczenia.
i na pewno nie są czymś, czego ja chciałbym bronić. Nie, bo tak, wiesz, rozmawiałem, no nie tak dawno, chyba 2 lata temu, z Harlanem Cobenem, jak on zaczął pisać seriale, nie ten polski w głębi lasu, co jest na Netflixie, tylko bezpośrednio. I opowiadał mi, że dla twórcy najtrudniejsze jest te pierwsze kilka dni, kiedy wizja historii, którą pisał i te jak te postaci wyglądały i dane sceny, są konfrontowane z tym, że widzi to już na ekranie. Czy też miałeś takie zderzenie, że musiałeś trochę to przepracować? Czy obejrzałeś, mówisz tak, ja to właśnie tak widziałem, to wszystko jest tak, jak w mojej głowie? Nie, ja miałem mnóstwo wątpliwości i no, na szczęście okazało się, że we wszystkich tych wątpliwościach się myliłem. Ja bardzo rzadko cieszę się ze swoich pomyłek, a tutaj cieszę się z takiej swojej pomyłki, że ja na przykład nie byłem przekonany do tego, czy Michał Żurawski jest dobrym kandydatem, znaczy dobrym aktorem, który powinien grać Jakuba Szapiro, mimo że go bardzo cenię, zawsze go ceniłem jako aktora, to jakoś jego fizyczność wydawała mi się nieprzystająca do tej wizji Jakuba Szapiry, jaką miałem w głowie. No, a bardzo szybko okazało się, że ta kreacja, ta wielka rola Michała Żurawskiego jest jednym z największych plusów tego serialu. To, co Michał robi z tą postacią, to są momenty, że naprawdę zapiera dech w piersiach i ja teraz już nie widzę mojego powieściowego Jakuba Szapiry w jakikolwiek inny sposób niż tylko właśnie w tej wspaniałej, wielkiej kreacji Michała. Mnie osobiście powaliły kreacje Arka Jakubika i Borysa Szyca, no to co oni tam robią. I obawiałem się, że Michał w kontrze do nich, no bo to jest trójka, która najczęściej się pokazuje, no to, tym swoim spokojem będzie trochę zostawał, ale naprawdę to wygląda, bo to panowie... To widać dopiero, kiedy się zobaczy całość materiału, jakimi właśnie... I to też świadczy o wielkości aktora. Jak skromnymi środkami, jak na jak niskiej ekspresji Michał potrafi zbudować tą postać, która zresztą, szczególnie w filmie, w końcu okazuje się taką klasyczną postacią jak z kina noir. Taki strong silent type, prawda? I na tym właśnie takim understatement, na tych stłumionych środkach Michał buduje postać, która jest tak naprawdę wulkanem jakiejś energii, ale wulkanem drżącym na chwilę przed wybuchem. On wspaniale pokazuje rozdarcie bohatera, jego cały gniew, jego wściekłość, jego złożoność. I ja też obawiałem się właśnie, że ci nadekspresyjni Jakubik z Szycem jakoś Michała przyćmią, jednak nie. Nie, no ten wzrok Michał... Arkadiusza, który jak niekiedy podniesie, białka się zrobią wielkie, naprawdę szapoba dla Tak, dla no, niego. Arek Jakubik jako kum kaplica jest wspaniały, a na dodatek jeszcze wygląda dokładnie jak przedwojenny tata Tasiemka. Powiedz mi, czy ten projekt właśnie przekonał Cię do ponownego flirtu z przemysłem filmowym, czy wciąż jesteś bardzo ostrożny w wchodzeniu w takie projekty? Ja zawsze jestem bardzo ostrożny, ale myślę, że nie jest to ostatni nie jest to ostatnia z moich przygód z filmem i serialem. No, że tak powiem, w kuluarach huczy, że następne powinno być królestwo, jak już jest król. Czy widzisz ten projekt? Miałbyś jakąś wizję, czy tutaj też zdałbyś się zupełnie... Za wcześnie, aby o tym rozmawiać. Nie, ale ja się pytam o ciebie, jako autora. Czy widziałbyś, bo to jest... Królestwo jest jeszcze większą historią, wizualnie rozbudowaną niż król. Zastanawiam się, czy ty w swojej wyobraźni widziałbyś to na ekranie, czy wolałbyś na razie coś innego, patrząc po prostu na to, co się dzieje, jak pandemia oddziałuje na przemysł filmowy, jak wszystko jest ograniczane, a wydaje mi się, że Królestwo jest jedną z takich opowieści, gdzie tutaj na okrajanie iść się na kompromis, no nie ma mowy. Wszystko można sfilmować. Każdą powieść da się zaadaptować, czy to na serial, czy to na film. Pytanie, czy zawsze ma to sens? Ja widzę w przypadku Królestwa widzę bardzo szeroką możliwość manewru, w którą można pójść, w którą stronę można pójść idąc w taką adaptację, ale naprawdę to nie jestem też w pozycji, w której mógłbym o tym publicznie dyskutować.
A te, tak, jeśli chodzi o sferę twoich, nazwijmy to marzeń, chociaż nie lubię tego słowa, pytając ludzi w wywiadach, ale to którą ze swoich powieści chciałbyś właśnie zobaczyć na dużym ekranie? Pokorę. Dlaczego? Ponieważ w tej chwili uważam ją za najlepszą z moich powieści. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.